Cześć, tu Mateusz z Afore Polska. Wyruszamy w długą trasę samochodem elektrycznym. Zapraszamy na odcinek. Jest czwartek, 22 września. Z siedziby naszej firmy w Gorlicach wyruszamy do Bielska Białej, gdzie Afore Polska weźmie udział w targach techniki budowlanej. Wpadliśmy na pomysł, żeby zrelacjonować Państwu naszą podróż. Podróż, którą będziemy pokonywać elektrycznym samochodem Renault Zoe. Wybraliśmy trasę, która liczy 198 km z punktu A do punktu B. Jest to trasa przebiegająca drogą krajową numer 28 w większości, później w Suchej Beskidzkiej skręcamy na Żywiec i na Bielsko. Trasa górzysta, trasa bardzo malownicza, trasa, gdzie pokonywać będziemy dużą różnicę przewyższeń. Zacznijmy od tego, jak prezentuje się samochód w momencie startu. Bateria 99%, zasięg 303 km, temperatura na zewnątrz 8 stopni Celsjusza. Ruszamy, widzimy się za 100 km. Jesteśmy w Nowym Sączu, a więc 40 km za nami. Wizyta u amerykańskiego restauratora na kawę. Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. 284 km zasięgu, 90% baterii. Przypominam, że było 303 zasięgu i 99%. Używamy nośników elektronicznych, słuchamy radia, działały wycieraczki, bo był deszcz. Także na razie jest lepiej niż się spodziewaliśmy. Jesteśmy w Przanie Dolnej, 100 km za nami, dokładnie połowa drogi. No i patrząc na deskę rozdzielczą, wygląda to nadal lepiej niż powinno. 250 km pozostałego zasięgu, 74% baterii. Jedziemy delikatnie, bo boimy się, jak pewnie wielu, nowego taryfikatora. Dlatego teraz w dalszą drogę do Bielska pojedziemy sobie troszeczkę ostrzej. Jesteśmy w Żywcu. Mieście bardzo dobrze znanym w Polsce i dobrze kojarzonym. A to oznacza, że za nami 170 km naszej podróży na desce rozdzielczej. Zasięg, który pozostał, to 185. Przypominam, że zaczynaliśmy od 303. I procent naładowania baterii 52. Wynik bardzo dobry. Przed nami jeszcze droga ekspresowa SK, na której przyciśniemy sobie mocniej, żeby rzeczywiście realnie sprawdzić możliwości baterii tego samochodu. Pojechaliśmy delikatnie i jechaliśmy bez włączonej klimatyzacji, tylko przez pierwsze 30 km. Temperatura na zewnątrz wzrosła do 13 stopni, dlatego ta klimatyzacja, ani ogrzewanie, ani chłodzenie nie było nam potrzebne. Także za chwilę wjeżdżamy na Eskę i słyszymy i widzimy się już w Bielsku. Jesteśmy w Bielsku, jesteśmy pod halą widowiskowo-sportową, gdzie będą odbywać się targi. Droga ekspresowa, tak jak myśleliśmy, wyssała nieco energii z naszego samochodu, ale nadal są to wartości przyzwoite. Bardzo proszę operatora o przesunięcie. Po 200 km wygląda to tak: 122 km pozostało zasięgu, 37% baterii, średnie spalanie 16,3 kWh na 100 km. Trasa miała 200, a więc kosztowało nas to, licząc 33 kWh. No w taryfie G11 80 groszy, no około niecałe 30 zł. To jest koszt naszej podróży. A korzystając z okazji, serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Podbeskidzia, Żywiecczyzny, Śląska i Bielska Białej na targi techniki budowlanej i technik grzewczych, które rozpoczynają się jutro i potrwają do niedzieli. Można poznać całą naszą ekipę. Serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia.